Witamy w studiu papieskim. Ojciec Święty wyszedł już do okna na Franciszkańskiej. Franciszkańska, przenosimy się właśnie teraz tam. Dobry wieczora. Me dicen que hay muchos de ustedes que entienden el castellano. Así que voy a hablar en castellano. También me dicen que hoy hay un buen grupo acá en esta plaza de recién casados y jóvenes esposos. Yo cuando encuentro a uno que se casa, a un joven que se casa, a una chica que se casa, les digo, estos son los que tienen coraje. Porque no es fácil formar una familia. No es fácil comprometer la vida para siempre. Nie jest łatwo poświęcić swoje życie raz na zawsze. Hay que tener coraje. Trzeba mieć odwagę. Y lo felicito porque ustedes tienen coraje. Gratuluję wam, bo wy macie tę odwagę. A veces me preguntan cómo Czasami hacer pytają para que mnie, la familia jak to zrobić, żeby rodzina rozwijała się, pokonując wszystkie trudności. Powiedziałbym wam, byście zawsze wprowadzali w czyn trzy słowa. Trzy słowa, które wyrażają trzy postawy. Widzę, że tutaj są nowożeńcy, pojawiają się. Tres palabras que los pueden ayudar. To takie trzy słowa, które pozwolą wam na dobre przeżywanie życia małżeńskiego, bo w życiu małżeńskim też pojawiają się przecież przeciwności. Małżeństwo jest czymś tak pięknym, że musimy o to dbać, bo to jest przecież raz na zawsze. A te trzy słowa to pozwolenie, dziękuję, przepraszam. Czyli proszę, dziękuję, przepraszam. Permiso. Proszę. Permiso. Siempre
Zawsze trzeba zapytać współmałżonka. Żona niech pyta męża, mąż niech pyta żony. Jak sądzisz? Co o tym myślisz? Nigdy nie narzucajmy nic. Konsultujmy, mówmy, proszę. To drugie słowo. To wdzięczność. Bądźmy wdzięczni. Ileż to razy mąż musi podziękować żonie? A ileż to razy żona dziękuje mężowi? Trzeba wzajemnie sobie dziękować, bo sakrament małżeństwa to sakrament między małżonkami tak naprawdę. I ten sakramentalny związek utrzymywany jest właśnie w znacznej mierze dzięki tej wdzięczności. Mówmy dziękuję. A to trzecie słowo to przepraszam. Często bardzo trudno nam wypowiedzieć to słowo. W małżeństwie zawsze mąż i żona popełniają błędy. Umieć przyznać się do tego, przeprosić, prosić o wybaczenie, to naprawdę wielka sprawa. Są tutaj młodzi ludzie, młodzi małżonkowie, tam widzę również nowożeńców. Wszyscy wstępujemy w związki małżeńskie. Proszę, byście zapamiętali te trzy słowa, które tak wiele znaczą dla życia małżeńskiego. Proszę, dziękuję, przepraszam. Powtórzmy razem. Proszę, dziękuję, przepraszam. Głośniej, wszyscy. Permiso. Proszę. Gracias. Dziękuję. Perdón. Przepraszam. Bueno, todo. Ot, to wszystko. Todo esto es muy lindo. To takie piękne. Es muy lindo decirlo en la vida matrimonial. Tak dobrze mówić to w codziennym życiu małżonków. Zawsze są jakieś kłótnie, są jakieś przeciwności. To normalne, to się zdarza. Zdarza się, że podnoszą się głosy, że mąż kłóci się z żoną, żona kłóci się z mężem. A czasem nawet tłucze się talerze. Ale nie bójcie się, jeśli coś takiego się wam przytrafi.
Chcę wam coś poradzić. Nigdy nie pozwólcie, by dzień zakończył się bez pogodzenia się. A wiecie dlaczego? Bo ta zimna wojna następnego dnia jest naprawdę niebezpieczna. Ojcze, a co mam zrobić, by doszło do zgody? Zapytacie mnie. Naprawdę, nie trzeba wiele mówić. Wystarczy prosty gest. I po wszystkim. I już jesteśmy pogodzeni. Jeśli jest miłość, to jednym gestem wszystko można rozwiązać. Przed błogosławieństwem proszę, byśmy pomodlili się za wszystkie te rodziny, które tu są obecne, za nowożeńców, ludzi, którzy od jakiegoś czasu już wstąpili w związki małżeńskie i za wszystkich tych, którzy dopiero będą to robić. Każdy z nas w swoim języku, proszę. Ave Maria. Zdrowaś Maryjo. Grazie, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E pregate per me. Modlite się też za mnie. Davvero, pregate per me. Naprawdę, modlite się za mnie. Buonanotte e buon riposo. Dobranoc i dobrego odpoczynku. Papież zaskoczył nas wszystkich, wychodząc nieco wcześniej do okna. Tak, ale jak zwykle to jego pożegnanie, mniej formalne niż to, co wcześniej się działo, było pełne takiej życiowej mądrości i bardzo trafnych spostrzeżeń. On zauważył, że byli wśród obecnych nowożeńcy, młodzi ludzie i to, co powiedział, myślę, że bardzo się wszystkim nam przyda, no ale zwłaszcza tym, którzy budują rodzinę, którzy chcą stworzyć szczęśliwy, dobry związek. Ojcze, papież mówił o trzech słowach, które budują dobre małżeństwo. Proszę, dziękuję, przepraszam. Właściwie to pierwsze trzeba byłoby przetłumaczyć, czy mogę. O, właśnie. Czy mogę coś zrobić. Pozwolenie, prawda? O pozwolenie, prawda? I potem dziękuję i przepraszam. To jest jedna z takich kateches o małżeństwie, które papież Franciszek raz po raz powtarza, ale też tkwi w tym jego siła, że ma pewne tematy, do których przy różnych okazjach wraca. Ta katecheza bardzo mi się podoba. Ona jest taka ludzka, a jednocześnie chrześcijańska. Między innymi w Filadelfii na spotkaniu rodzin papież mówił coś podobnego. Również namawiał do tego, aby wieczorem się pogodzić, aby kłótni w rodzinie nie przeciągać na dzień następny. Myślę, niech przed waszym gniewem nie zachodzi słońce. To jest słowo Pisma Świętego. Bardzo pięknie rozwinął to Ojciec Święty, mówiąc, że ta zimna wojna następna.
Tego dnia naprawdę może być niebezpieczna i to ona tak naprawdę prowadzi do destrukcji. Czyli nie kłótnie, ale milczenie, które po nim następuje. Właśnie, papież w ogóle dzisiaj i na Jasnej Górze, i potem tutaj na Błoniach mówił, wydawałoby się, o małych sprawach, bo my często mówimy o dużych sprawach, prawda, o historii, o dziejach, o jakichś datach, o wojnach, o pokoju. A papież zauważa, że to wszystko zaczyna się w tym, co jest małe, co jest osobiste, co jest rodzinne. To tam powstaje tak naprawdę historia. Panie ambasadorze, Maciek Musiał jest ambasadorem Światowych Dni Młodzieży. Ty byłeś najbliżej z nas wszystkich Ojca Świętego, bo stałeś tuż przy nim, przed ołtarzem i komentowałeś to, co się działo, prawda? Co widziałeś ze swojego punktu komentatorskiego? Jakby zaczęliśmy te prewydarzenia i już widząc te setki, tysiące flag ciągnące się po sam horyzont, to rzeczywiście no, odbierało mowę i musiałem zebrać wszystkie siły, żeby jednak to skupienie i zachować i nie oddać się wzruszeniu, mimo że ono się cały czas pojawiało. Później w trakcie, jak już papież przyjechał, to dane im było być gdzieś tam blisko ołtarza na górze. No i niesamowite emocje. Myślę, że papież absolutnie trafia do młodych ludzi, mówiąc o tych wszystkich składowych miłości, miłosierdziu, pokoju, dobru. To pokazuje, że właśnie wiara jest tą ilością radości, miłości, którą masz w sobie i dajesz innym. I myślę, że to jest takie piękne świadectwo i czysta przyjemność. Papież stawiał młodym ludziom pytania, to bardzo ważne pytanie, do którego powracał, też charakterystyczne dla jego katechezy. Czy wierzysz, że możesz zmienić swoje życie? Czy wierzysz, że możesz zmienić świat? Już na samym początku pontyfikatu, w jednym z pierwszych przemówień mówił, najgorszy potrzeb złego ducha brzmi, nic nie da się zmienić. Papież odwołuje się oczywiście do rozumu, do woli, ale odwołuje się też do pragnień, ja bym powiedział do uczuć. Może to słowo tak wyraźnie nie padło. I to jest bardzo takie ignacjańskie, bym powiedział, jezuickie, bo my myślimy, że najpierw trzeba dobrze pomyśleć, no a potem zdecydować, a potem już robić, prawda? Ale jak uczucia nie są tknięte, nie są poruszone, to się załamujemy prędzej czy później. Także ważne jest to, by poruszyć uczucia ku Jezusowi. Po każdym dniu papieskiej wizyty jest o czym dyskutować, poza tym trafia to słowo papieskie do nas. Za 15 minut mniej więcej spotkamy się ponownie tutaj w studiu papieskim. Teraz żegnamy się z Państwem, ale jeszcze chcę zwrócić uwagę na sporą grupę Włochów, która została. Oni tak bardzo się dopominają, żeby pomachać nam wszystkim. Czy Państwo słyszą ten radosny krzyk? Tak, oni czekali, żeby się pożegnać z widzami Telewizji Polskiej, bo wiedzą, że są właśnie na naszej antenie. Widzimy się za kwadrans. Czekamy na Państwa. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.